Powstaje pytanie, co się stanie, jeśli zostanie podjęta błędna decyzja w kwestii karności? Bo przecież istnieje możliwość, że miejscowy zbór popełni błąd i podejmie niewłaściwą decyzję co do danego aktu karności. Słaby stan duchowy może doprowadzić do nierozpoznania myśli Pana, a co za tym idzie, konieczności skorygowania fałszywie podjętej decyzji. Mimo tego rozstrzygnięcie miejscowego zboru, nawet jeśli wzbudza wątpliwości i obawy, powinno być najpierw respektowane. Żaden zbór nie ma prawa, by z miejsca osądzać decyzję innego miejscowego zboru jako błędną tylko dlatego, że wydaje mu się być nieusprawiedliwiona. Byłoby to działaniem w niezależności od innych wierzących. Jeżeli jakikolwiek zbór rości sobie prawo do odgrywania roli sędziego i decydowania o tym, czy podjęta przez inny lokalny zbór decyzja powinna zostać zaakceptowana, czy też nie, wówczas zaprzecza w praktyce jedności ciała Chrystusowego i przejawia dalece posuniętą niebiblijną niezależność. Jestem przekonany, że następujące fragmenty z pism cennego sługi pańskiego Johna Nelsona Darby wskazują właściwą Bożą drogę, jaką powinno się iść, obrać odnośnie do osądzania decyzji innych zborów i regulacji relacji międzyzborowych. I to jest taki cytat. Zawsze uważałem, że mądrze jest najpierw okazać respekt wobec decyzji danego zboru. Myślę, że Bóg przyznaje się do takiego postępowania. Nawet jeśli odnoszę wrażenie, że decyzja ta może być błędna, powinienem ją najpierw przyjąć i postępować zgodnie z danymi rozstrzygnięciami. Z doświadczenia zauważyłem, że drogą słuszną przed Bogiem jest uznanie decyzji podejmowanych przez inne zbory, aż do chwili osiągnięcia niezbędnej pewności i wolności, by zgłosić zastrzeżenia i poprosić o zrewidowanie ich osądu. Tak pisał w listach John Nelson Darby, tom drugi. A inna wypowiedź. Niewątpliwie prawdą jest, że każdy miejscowy zbór posiada swą własną odpowiedzialność i że podejmowane przez niego decyzje, o ile podejmowane są przed Bogiem, w społeczności z Nim i zgodnie z Jego myślami, w obliczu jedności ciała Chrystusowego, muszą być respektowane przez zbory zgromadzające się lokalnie w innych miejscach. Chociaż tak jest, to nie powinno się przez to lekceważyć innej, równie ważnej prawdy, o której wielu zdaje się zapominać, że wierzący z innych zborów mają wolność, by zabrać głos w danej sprawie omawianej przez ten czy inny miejscowy zbór, nawet jeśli sami nie zgromadzają się w tym konkretnie geograficznie miejscu. Gdyby odmówiono im tego prawa, w poważny sposób zaprzeczono by jedności ciała Chrystusa. Co więcej, niestety może się zdarzyć, że stan danego zboru jest do tego stopnia słaby, że aż nader wyraźnie zdradza on brak mądrości lub przynajmniej duże luki w rozumieniu tego, co przystoi Chrystusowi i Jego chwale. Naturalną konsekwencją takiego stanu jest brak duchowej siły do rozróżniania tego, co słuszne, a co niesłuszne. Możliwe jest również, że w danym zborze zbyt wiele miejsca da się uprzedzeniom, pospolitemu pośpiechowi czy niekorzystnemu wpływowi poszczególnych osób, które zdominują wierzących i przyczynią się do podjęcia fałszywej decyzji, przez co danemu bratu czy siostrze wyrządzi się poważną krzywdę i niesprawiedliwość. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to wielkim błogosławieństwem jest interwencja duchowo usposobionych, mądrych i doświadczonych braci z innych zborów, którzy spróbują poruszyć sumienia wierzących danego zboru. Może się zdarzyć, że zostaną poproszeni o pomoc przez zbór, w
którym zaistniały problemy lub przez wierzących, którym podjęta decyzja nie daje spokoju. W takim przypadku nie powinno traktować się ich interwencji jako niepożądanej i noszącej charakter mieszania się w cudze sprawy, lecz należy przyjąć ją i uznać ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Odrzucenie jej oznaczałoby niezależne działanie przeczące jedności ciała Chrystusa. Mimo tego, ci, którzy uważali przed Panem za konieczne, by interweniować w danej sprawie, nie powinni podejmować żadnych decyzji niezależnie od wierzących miejscowego zboru, lecz raczej usilnie starać się, by osiągnąć sumienia wszystkich. Gdy jakiś miejscowy zbór odrzuca uparcie wszelkie zastrzeżenia, duchową pomoc i zdanie innych braci, gdy odczuwamy, że wszystkie środki zostały wyczerpane, to zbory będące w społeczności z tym, który podjął niewłaściwą decyzję, są usprawiedliwione i wolne, by przyjąć do społeczności przy stole pańskim niesłusznie wykluczonego brata czy siostrę. Gdy jesteśmy zmuszeni do tego ostatecznego kroku, to powstaje kolejne pytanie. Czy powinniśmy zachować w takim razie społeczność ze zborem, który postąpił niewłaściwie, upierał się przy swoim i złamał przez to swą praktyczną więź z innymi wierzącymi, którzy pragną postępować zgodnie z zasadą jedności ciała Chrystusowego. Takie kroki powinny być jednak podejmowane z wielką ostrożnością i cierpliwością i wyważeniem, aby sumienia wszystkich zostały osiągnięte i by wierzący mogli jednogłośnie stwierdzić, że działanie takie jest słuszne w oczach Boga. Chciałem zwrócić uwagę na tego rodzaju przypadek, ponieważ zdaję sobie sprawę z faktu, że istnieje skłonność, by podkreślać odpowiedzialność miejscowego zboru i nie pozwalać na interwencję braci, którzy będą w społeczności, zgromadzają się w innych miejscach. Ta wypowiedź z kolei jest przetłumaczona z periodyka Messenger Evangelii, czyli poselstwo Ewangelii. Zasady Bożego postępowania w sprawach karności, związywania i rozwiązywania. Na zakończenie chciałbym w kilku punktach przedstawić zasady, które uważam za zgodne z wolą Bożą odnośnie do postępowania w kwestiach aktu wiązania i rozwiązywania dokonywanego przez miejscowy zbór oraz ewentualnych uchybień. Co do zasady, to co zbór zwiąże na ziemi, Bóg związuje również i w niebie zgodnie z Ewangelią Mateusza 18:18. Gdy ktoś nie słucha ostrzeżeń i pouczeń Kościoła, manifestuje swą krnąbrność, która według 1 Samuela 15:23 jest wtedy ta krnąbrność nieprawością. Również w sprawie podejmowania decyzji w zborze decydujące jest, by wierzący byli ulegli wobec siebie nawzajem, zwłaszcza zaś względem Pana Jezusa Chrystusa, o czym mówi nam pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 5 werset. Jeżeli zbór nie jest zgodny co do decyzji, żadna strona nie powinna dążyć do przeforsowania swojego zdania, niezależnie od zastrzeżeń drugiej. Z drugiej strony, w takich przypadkach, gdy większość wierzących jest zgodnych co do środków, jakie należy podjąć, a jedynie nieliczni mają wątpliwości, to Pismo wskazuje, iż słusznie jest podporządkować się rozstrzygnięciu ogółu, nawet jeśli nie jest się pewnym o jego słuszności, o ile jednak nie wkracza ono w kwestię o najgłębszym i najbardziej fundamentalnym znaczeniu. Jeżeli jednak rozstrzygnięcie zboru jest ewidentnie niesprawiedliwe i nie znajduje poparcia w Piśmie Świętym, nie możemy spodziewać się, że sędzia tej całej ziemi, czyli Bóg, który czyni zawsze to, co prawe, o czym mówi 1 Mojżeszowa 18:25, będzie trzymał nas w odpowiedzialności bycia stale poddanym temu, co jest niesprawiedliwe i przeciwne Słowu Bożemu.
Słowa Pana Jezusa, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, nie są bezwarunkowe i absolutne. Nie powinniśmy ich też niewłaściwie rozumieć jako zatwierdzone w niebie. Tron niebios może uznać jedynie to, co sprawiedliwe i zgodne ze Słowem Bożym oraz co zdziałane przez Bożego Ducha. Słusznie jest postrzegać akt zboru jako związany w niebie, niemniej jednak, jeśli jest on wbrew Słowu Bożemu i woli Bożej, narzuci bolesne i niesprawiedliwe pęta, wnoszące jedynie smutek i pomieszanie, zamiast być zgodnie ze swoim celem jednoczącą więzią pokoju, która zespala serca w szczęśliwej, świętej i dającej wolność społeczności w duchu. W takich przypadkach, to jest w przypadkach fałszywego i niesprawiedliwego wyroku, powinniśmy odnieść się do niego po Bożemu. Gdy bowiem każdy czyni, co jest słuszne w jego własnych oczach, pomieszanie i chaos będą nieodłączną konsekwencją, jak było za dni sędziów Izraelu. Tak czytamy w Księdze Sędziów, 17 rozdział, 6 werset oraz 21 rozdział, 25 werset. Szybko dojdzie do upadku i negacji autorytetu, który będzie uważany za nic. Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju, mówi pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 33 werset. Właściwą drogą, odpowiadającą Bożemu porządkowi byłoby, żeby poszczególne osoby lub zbory przekonane o niesłuszności podjętej decyzji przedstawiły w usposobieniu łaski znajdującemu się w błędzie zborowi drogę doskonalszą. 1 Koryntian 12:31. Jeżeli nasze oczy są niepodzielnie skierowane na Pana, wtedy będziemy szukać chwały Boga, a nie zabiegać o usprawiedliwienie samych siebie i postawienie się w korzystnym świetle. Zatem zasada łaski w podejmowaniu decyzji odnosi się zarówno do zborów, jak i do pojedynczych wierzących. Zbór w razie zwrócenia mu uwagi powinien być gotowy ponownie rozważyć sprawę oraz decyzję, która wielu wierzącym wydaje się niezgodną ze wskazaniami Słowa Bożego i z myślą Pana. Słowo Boże służy również do poprawy, o czym mówi 2 Tymoteusza 3,16, jak i do wielu innych celów i nie tylko poszczególni wierzący, lecz również zbory muszą poddać się jego korygującemu działaniu. Ostatecznie obowiązuje zasada, że podporządkowywanie się autorytetowi i wyższemu autorytetowi ma priorytet przed podporządkowaniem się autorytetowi niższemu. Najpierw godzi się dać posłuch temu, co Duch mówi do zborów, niż temu, co mówi sam zbór, o czym mówi nam objawienie, 2 rozdział 7 werset, 11 werset, 17 werset i 29 werset oraz Mateusza 18:17. Jest to znana nam dobrze zasada, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 5 rozdział 29 werset. Jeżeli jakikolwiek miejscowy zbór działa w samowoli lub popełnia błąd, postępuje na sposób ludzki, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział 3 werset. Chrystus zawsze pozostaje głową Kościoła i wszyscy mają obowiązek okazywania mu wszelkiej uległości. Gdy jakikolwiek zbór uparcie obstaje przy decyzji, którą ogół wierzących uznaje za niesprawiedliwą i przeciwną Pismu, nie chcąc dać się skorygować przez Słowo Boże, manifestuje ewidentny brak uległości wobec Pana, głowy Kościoła i sam zapiera się charakteru zboru Bożego, zgromadzającego się według zasad Słowa Bożego i reprezentującego lokalnie Kościół Boży, może dojść nawet do tego, że zbór taki będzie musiał zostać odcięty od społeczności z innymi lokalnymi zborami. Jest to ekstremalny przypadek i ostateczna droga, gdy wszystkie inne środki łaski zostały wypróbowane i zawiodły, nie będąc w stanie przywieźć danego zboru do prawowiernego postępowania. Ufam, że tych kilka wskazówek pomoże Ci podjąć
wysiłek, aby pojąć nieco lepiej Bożą ścieżkę odnośnie do kwestii sądów podejmowanych przez zgromadzenie, a także relacji, jakie powinny istnieć między zborami, zwłaszcza gdy wyrastają trudności i uchybienia. Oby Pan Jezus Chrystus zachował nas od pochopnego sięgania po krańcowo ekstremalne środki z jednej strony, z drugiej zaś od niezależności i zobojętnienia w jakiejkolwiek formie.